Pana nabór wniosków o wsparcie dla hodowców świń. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gospodarstwom dotkniętym przez pandemię wypłaciła już ponad 172 miliony złotych. Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 roku prowadzili chów trzody chlewnej. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa dotknięte przez pandemię. Pomoc jest przyznawana w wysokości 1000 zł do każdych dziesięciu sztuk świń prosiąt urodzonych w gospodarstwie od dnia 15 listopada 2021 roku do dnia 31 marca 2022 roku, których oznakowanie zostało zgłoszone agencji do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Jednak nie więcej niż 500 tysięcy zł dla producenta świń. Hodowca świń może złożyć więcej niż jeden wniosek, lecz wsparcie do danej sztuki przysługuje mu tylko raz. Do 29 kwietnia należy dostarczyć wniosek o wsparcie do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można złożyć osobiście, przesłać za pośrednictwem ePUAP lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. O dotrzymaniu terminu decyduje data ich wpływu. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło niecałe 18 tysięcy wniosków na kwotę blisko 270 milionów złotych.